Otwórzmy list świętego Pawła do Galacjan, 6 rozdział. Na wakacjach zborowych omawiałem taki temat jedni drugim. I dzisiaj kolejne kazanie z tej serii jedni drugim. A zanim przejdziemy do Bożego Słowa, pochylmy nasze głowy, a chciałbym się pomodlić. Panie Boże, dziękujemy Tobie za Twój święty Kościół. Za miejsce, w którym ten Kościół się spotyka, bo wierzę, że to miejsce, w którym Twój Kościół jest, to jest najlepsze miejsce, w którym człowiek może się znaleźć. Bo jesteś obecny swoją obecnością, jesteś z nami, jesteś tym, który darzy mądrością, podnosi, napomina i przede wszystkim jesteś tym, który daje miłość i dzieli się swoją miłością. Dzięki Ci za Twoje Słowo Święte, które chcemy teraz rozważać. Proszę Cię, abyś pobłogosławił ten czas i nasze serca otwórz, Panie. Amen. Dzisiaj tylko jeden werset. List świętego Pawła do Galacjan, 6 rozdział, drugi werset, który brzmi tak. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Pan Bóg chce, aby każda wierząca osoba troszczyła się o Kościół. Pan Bóg chce, aby Kościół kochał innych, aby Kościół kochał ludzie, członkowie Kościoła, kochali siebie nawzajem w swojej lokalnej wspólnocie. A więc Kościół to jest miejsce, w którym jest troska. Troska o siebie nawzajem. Jest też służenie sobie nawzajem. I kiedy Kościół robi to, co ma robić, to Boże Słowo mówi, że buduje sam siebie. Jedni drugim, to jest prawdziwy wyraz Kościoła, wyraz Bożej miłości. Jeżeli chcemy sprecyzować, na czym polega miłość w Kościele, to między innymi na tym jedni drugim. Boże Słowo mówi, członkami jedni drugich jesteście i to wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Bądźcie oddani jedni drugim. Szanujcie jedni drugich, bądźcie jednomyślni między sobą, przyjmujcie jedni drugich, napominajcie jedni drugich, pozdrawiajcie jedni drugich, służcie jedni drugim, znoście jedni drugich, bądźcie ulegli jedni drugim, zachęcajcie jedni drugich i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, kiedy byłem jeszcze młodym kaznodzieją, po jednym z kazań przyszła do mnie starsza kobieta, bo miała ogromne brzemię, którym chciała się podzielić ze mną. I pamiętam, kiedy stałem i rozmawiałem, usiedliśmy gdzieś z boku, czułem się tak bardzo niekompetentny, bo co ja, młody człowiek, jestem w stanie powiedzieć kobiecie, która już jest praktycznie już na końcu. Ale ona miała pewne brzemię, którym chciała się podzielić i dzieliła się tym brzemieniem. I boimy się stykać z brzemionami innych ludzi. Boimy się dotykać ich problemów, ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby nosić brzemię drugiego człowieka. Na tym między innymi polega Kościół. Brzemię to jest coś, co jest ciężarem, coś, co jest kłopotem, coś ciężkiego, to jest czasami upadek, jakaś pokusa, jakaś próba, jakieś doświadczenie, jakiś problem. Brzemiona to jest to wszystko, co jest powszechne i wspólne dla człowieka. Każdy coś niesie. Każdy z czymś się zmaga. Każdemu coś ciąży. W każdym z nas znajduje się jakiś ból, który ciągle i ciągle przypomina o sobie i mówi jestem, jestem, jestem. Brzemię, coś, co ciąży. Powiedz, co tobie ciąży na duszy? Z czym ci jest strasznie trudno? Z czym się borykasz i nie potrafisz sobie poradzić? Może to jest rzecz, której się po prostu wstydzisz komuś powiedzieć. Może to jest tak bardzo bolesne, że nikt oprócz ciebie o tym nie wie. Co jest w twoim sercu? Co jest w twojej duszy?
Wszyscy zmagamy się z ciężarami, z problemami. Przecież nie wszyscy mamy zdrowie. Nie wszyscy jesteśmy inteligentni. Mamy niemoce, mamy słabości. Czasami te brzemiona to jest jakaś ignorancja, jakaś niewiedza, jakaś presja, jakieś napięcie, które ciągle i ciągle jest w naszym życiu. Jakiś smutek. Wiele razy upadamy. Wiele razy widzimy upadki innych ludzi. Ich problemy, ich obciążenia. Jest tak wiele smutków związanych z tragediami, z ciężarem rozczarowania. I te problemy dotykają nas. A ja myślałem, a ja się spodziewałem, a stało się inaczej i to jest mi strasznie, strasznie ciężko. I być może jeszcze nie doświadczyłeś prawdziwych tragedii, prawdziwych brzemion, jeszcze twoje życie się gładko układa, ale one nadejdą. Pojawią się ciężary, które przygniotą. Na razie masz się dobrze, ale wiesz co, kiedy te problemy przyjdą, kiedy brzemiona zaczną ciążyć, to co wtedy? Kiedy zwalą nam się na głowę, będziemy potrzebowali pomocy. Będziemy potrzebowali wsparcia. Będziemy potrzebowali kogoś. Będziemy potrzebowali przyjaciela, który stanie obok nas. Który wysłucha nas. Który poniesie razem z nami to, co jest tak bardzo bolesne dla mnie. Pamiętacie trzech przyjaciół Joba? Oni ogólnie są przedstawiali w złym świetle, prawda? Ale myślę, że na uwagę zasługuje to, że kiedy przyszli do niego, to przez 7 dni siedzieli z nim w ciszy i współczuli mu. Macie kogoś takiego? Kto jest w stanie 7 dni siedzieć z wami i współczuć i nie gadać? Po prostu być z wami. Pamiętacie sparaliżowanego człowieka, który nie był w stanie chodzić i miał 4 przyjaciół. I oni dowiedzieli się, że jest ktoś, kto potrafi uzdrowić ich przyjaciela i ci przyjaciele tego chorego wzięli go, rozebrali dach i spuścili go prosto przed Jezusa. On nie był w stanie nic zrobić. To był jego ciężar, to było jego brzemię, był chory, ale miał przyjaciół. Czy masz kogoś takiego? Czy masz kogoś takiego? Dzisiaj żyjemy w świecie coraz gorszych napięć, coraz większych ciężarów, doświadczeń i mam wrażenie, że moje dzieci mają trudniej niż ja miałem, kiedy byłem w ich wieku. Może się mylę, ale myślę, że nie. Borykałem się z różnymi wyzwaniami i wydaje się, że wcześniej żaden człowiek nie doświadczał aż takich rzeczy. Były problemy, były presje, ale chociażby problem spowodowany mediami. Czy 20 lat temu, 30 lat temu były takie problemy, co dzisiaj? Z powodu tego, co robi komputer, z powodu tego, co robi smartfon? Pewne rzeczy musimy wspólnie nieść. Wspólnie dźwigać. Rut, kiedy znalazła się na polu Boaza, cudzoziemka, niczego nie miała, przyszła z teściową, z Moabu, znalazła się w Izraelu, ale kiedy spotkała Boaza, to rzekła do niego: łaskawy jesteś dla mnie. Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z twoich służebnic. Ona przyszła z pewnym bagażem do Izraela, ale spotkała kogoś, kto dał jej pracę, rozmawiał z nią miło, kto ją błogosławił. Masz kogoś takiego? Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy radowali się z tymi, którzy się radują, ale też płakali z tymi, którzy płaczą. Pomyślcie, w jaki sposób przychodzimy na ten świat.
Jako małe dzieci, bezbronne dzieci, które płaczą zazwyczaj. To jest początek życia człowieka. Przychodzimy na ten świat płacząc. Potrzebujemy co? Potrzebujemy kogoś, kto nas przytuli, otuli w coś. Potrzebujemy poczuć ciepło, potrzebujemy, żeby mama nas nakarmiła. Rodzimy się, przychodzimy na ten świat właśnie w taki sposób. Na świat, który jest napełniony grzechem, napełniony bólem, napełniony problemami. Nie wszyscy z nas mają posłuszne dzieci. Nie wszyscy z nas mają wspaniałe prace, nieprzeciętne talenty. Nie wszyscy dobrze widzą. Nie wszyscy dobrze słyszą. Nie wszyscy potrafią chodzić. Każdy z nas ma jakiś ciężar, jakiś smutek. Jest pewne hiszpańskie powiedzenie, które brzmi: nie ma nigdzie domu, który wcześniej czy później nie miałby swojej ciszy. I kolejne powiedzenie: każdy myśli, że jego ciężar jest najcięższy. Każdy myśli, że jego ciężar jest najcięższy. Dzieci, coraz młodsze dzieci mają bardzo ciężkie problemy. Problemy tożsamości, problemy ze sobą, problemy ze swoim zachowaniem. Borykają się z myślami, z pokusami, z presją rówieśniczą. Nie chce im się chodzić do szkoły, bo tam są poddawani pewnej ocenie, pewnej presji. Jest im strasznie trudno. I te dzieciaki się zmagają, upadają, próbują poradzić sobie z tym bólem, który gdzieś tam się znajduje w środku. I idą w narkotyki, idą w media, idą w bardzo niebezpieczny seks. Pamiętam, kiedy pierwszy raz jako młody kierownik obozów kolonijnych miałem rozmowę z dziewczynką, która jak zaczęła mówić, to po prostu mówię, ja w życiu czegoś takiego jako starszy facet, to wiele starszy od niej, nie przeżyłem, co ona już przeżywa w wieku 11 lat. Paweł w tym liście do Galacjan mówi o brzemionach i są takie dwie kategorie brzemion. Po pierwsze brzemiona, które możemy wspólnie razem nosić, ale są też brzemiona, których nikt za nas nie poniesie. Teraz w tym fragmencie mówi o tym, co możemy razem nosić. Co powinniśmy nawet to, powinniśmy robić. Możemy być ludźmi, którzy będą potrafili nosić brzemiona innych, ale też możemy być ludźmi, którzy będą dokładać brzemiona innym. Specjalistami w tym byli faryzeusze, którzy kiedy przychodzili zwykli ludzie obciążeni życiem, to oni jeszcze im dokładali obowiązków, dokładali religii. Pan Jezus bardzo wyraźnie i bardzo otwarcie z nimi walczył. Bo przecież legalista nie jest zainteresowany w ogóle noszeniem ciężarów innych. On jest raczej zainteresowany dodawaniem. Nie jest zainteresowany dźwiganiem, dodawaniem. Wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzi, ale sami nawet palcem nie chcą kiwnąć. Nie chcą ich ruszyć. Taki legalista jest bardzo surowy dla innych, ale nie dla siebie. Apostoł Paweł w tym liście wcześniej mówił o życiu według ducha, o owocach ducha. I kiedy ktoś żyje zgodnie z duchem, według ducha, kiedy ma właściwą relację z Bogiem, to każda taka osoba jest skłonna do bycia jakby surowym dla siebie, ale łagodnym dla innych. Ale kiedy twoje i moje życie nie jest w porządku z Bogiem, to jesteśmy łagodni dla siebie, ale surowi dla innych. Tak być nie powinno. Posłuchajcie cytatu z jednej książki, którą teraz czytam. Larego Kraba. Może się z tym zgodzić, a może nie. Ale myślę, że ten człowiek uderza w punkt tego, co się dzieje często w sercach chrześcijan.
Żyjemy, życie, jakie mamy, sprawia w nas nieuśmierzony ból. Ból w sercu, ból w duszy, który podrażniany przez innych staje się raną trudną do zniesienia. Każdy z nas jest spragniony. Niewielu jednak rozumie i głęboko doświadcza związanego z tym bólu. Niektórzy odmawiają uczciwego zmierzenia się ze swoimi rozczarowaniami i bólem i są bardziej narażeni na diabelską zdolność podsuwania płytkiej przyjemności jako anioła życia. Panuje niewiarygodny opór, silniejszy, jak sądzę, w kręgach chrześcijańskich niż świeckich, opór przed przyznaniem się do wewnętrznego bólu. Nasze pytania zwrócone do innych rzadko zachęcają do pełnego i szczerego podzielenia się tym, co leży im na sercu. Wszyscy mamy skłonności do trzymania się w bezpiecznej odległości od uczuć innych. Radzenie sobie z tym, co naprawdę dzieje się we wnętrzu, zakłóca pewien porządek. Jest zbyt kłopotliwy. Dlatego ukrywamy wewnętrzną prawdę przed innymi i przed samym sobą. W ten sposób łatwiej jest żyć. Unikamy zaangażowania się w problemy ludzi. Skupianie się na bolączkach życia może uczynić nas ludźmi cynicznymi, przygnębionymi i pozbawionymi motywacji. Oto niebezpieczeństwo związane ze spojrzeniem do wewnątrz. Wchodzenie w rzeczywistość niespełnionych pragnień to jest bolesny proces. A ból przecież niszczy życie. Potrafi pozbawić nas snu, wyzwolić w nas szorstkość zachowania wobec innych, których przecież kochamy. Skłania do poszukiwania natychmiastowej ulgi i do ucieczki od odpowiedzialności. Bo przecież kiedy czuję się źle, to bardziej pociąga mnie oglądanie telewizji niż pomoc żonie w domowej pracy. Wielu chrześcijanom udaje się dość gładko iść przez życie bez głębokiego wnikania w ból swojej duszy. A ci, którzy tam zajrzą, czasem uginają się pod ciężarem tego, co odkryli. Po co tam zaglądać do środka, jeżeli to przyczynia się do większej świadomości ogromnego smutku? Jeśli jedynym skutkiem uświadomienia sobie pragnień miałoby być pogłębienie naszego nieszczęścia, to patrzenie do wnętrza byłoby czymś niemądrym i niewłaściwym. Z drugiej strony jednak, jeżeli świadomość pragnienia stanowi początek bliższej wspólnoty z Bogiem, wówczas ma to sens. Jest warte wszelkiego chwilowego bólu, jaki się z tym wiąże, bez względu na to, jak długotrwały i dotkliwy by się wydawał. Jest ten ból widoczny dla innych? Są brzemiona, które nosimy i zazwyczaj no, ci, którzy są blisko nas, wiedzą o tym. Nasi przyjaciele, może nawet koledzy z pracy. Ale są ciężary niewidoczne dla ludzkiego oka. Pytanie, co z nimi robimy? Czy tak jak powiedział ten człowiek, jesteśmy w stanie się przyznać do tego, że czuję się nieszczęśliwy? Jest mi źle? Życie potrafi naprawdę dociążyć? Co robimy, kiedy uświadamiamy sobie, że no nie jest tak, jak myśleliśmy, że powinno być? Jak wiemy, że powinno być, a może wcale nie powinno być? Czy jest jakaś nadzieja? Czy prawdą jest, że zaufaj Panu Bogu, a będzie lekko? Będzie łatwo? Pójdź za Jezusem, a twoja droga stanie się taka szeroka, taka przestronna i przestaną na tej drodze być jakieś przeszkody, kłody? Czy tak Bóg mówi w swoim słowie? Paweł mówi, jeśli jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugich brzemiona noście. To znaczy, że ja muszę być gotowy podzielić się tym brzemieniem z drugim człowiekiem, a ten drugi człowiek musi być gotowy wysłuchać i być przy mnie. Po prostu.
Myślę, że każdy z was doświadczył takiej sytuacji, że kiedyś coś komuś powiedzieliście i takie pojawiło się taka lekkość na duszy. Jakoś mi łatwiej, jakoś mi lekko, kiedy powiedziałem to tobie, kiedy się tym podzieliłem. Lepiej mi się żyje. Myślę, że tak jest. Że kiedy coś, co gdzieś tam być może przez lata było twoją tajemnicą, było czymś trudnym, ciężkim, ale wychodzi na światło dzienne, w atmosferze Kościoła, w atmosferze miłości, w atmosferze szacunku, zaufania, to dzieje się niezwykła rzecz. Dzieje się niezwykła rzecz uzdrowienia. I myślę, że Duch Boży jest zainteresowany takimi relacjami. Nie powierzchownymi, których jest pełno w tym świecie. Nie płytkimi, których jest pełno w tym świecie. Ale Duch Boży jest wręcz przyciągany do relacji głębokich. Do relacji, w których jest otwartość, do relacji, w których jest szczerość, do relacji, w których nie ma ściemy i nie ma robienia tego, co chrześcijaństwo wymaga, ale jest szczerość. Bo czasami możemy żyć w takiej trochę, w takim rozerwaniu. Inaczej coś czuję tutaj, ale inaczej jestem na zewnątrz. Wyglądam na człowieka, który jest przecież szczęśliwy, uśmiechnięty, mam fajną rodzinę, ale co jeżeli tutaj jestem rozbity? I chodzę do kościoła miesiąc, rok i kolejny czas, ale cały czas jest coś we mnie, co mnie gryzie, co mnie boli. Co w takiej sytuacji? Ile można tak udawać? Jedni drugich brzemiona noście. Jedni drugich problemy noście. Myślę, że są ludzie w tym świecie, którzy nie są w stanie, nie mają nikogo, z kim mogliby się podzielić swoim życiem. Ale Kościół Jezusa Chrystusa, wspólnota ludzi wierzących, jest najlepszym miejscem, w którym możesz dzielić się tym, co tobie ciąży, co mi ciąży. To są relacje, w których obecny jest Boży Duch Święty, aby przynosić swoją mądrość, aby przynosić swoją odpowiedź, aby przynosić swoją moc, aby przynosić swoje uzdrowienie, aby przynosić swoje napomnienie, aby przynosić swoje ostrzeżenie. Nie ma lepszego miejsca na ziemi niż Kościół Jezusa Chrystusa. Nie ma lepszej wspólnoty. Nie ma lepszej rodziny niż Kościół. Jedni drugich brzemiona noście. To jest słowo użyte, które też oznacza wręcz podnosić swoimi własnymi rękoma. Przyjmować na siebie, brać. Nosić coś z cierpliwością na sobie, wytrwałością, opanowaniem. Noszenie nie oznacza, że stajesz, oznacza, że stajesz po stronie brata, który na przykład upadł. Stoisz po stronie brata, który upadł, ale to nie znaczy, że stoisz po stronie grzechu jego. Nie, ale stoisz po stronie swojego brata. Stajesz razem z nim w tym problemie, w którym on jest. Nie z dystansem, nie z krytyką, z oceną, ale z bliskością, z chęcią pomocy, wsparciem. Bardzo lubię tą księgę, Stary Testament, i czytać o prawdziwych życiowych tragediach, o prawdziwym szczęściu życiowym. Ona nie jest jak inne księgi, które upiększają swoich bohaterów, koloryzują swoich bohaterów. Ta księga prosto mówi, jacy ludzie byli, jaki był Abraham, jaki był Dawid, Salomon, Piotr. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale powiedział, a my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Może jesteś mocny, może jesteś duchowo dojrzały. Paweł mówi, jest powołanie dla ciebie. Jeżeli jesteś mocny, to nie koncentruj się na swoim życiu i na swojej mocy, na tym, że jest dobrze. Masz zadanie do wykonania. Musisz brać
ciężary innych ludzi na siebie. O to między innymi chodzi w Kościele. Jedni, drugich. Brzemiona noście. Jesteś powołany do tego, powołano do tego, żeby nosić te ciężary cierpliwie z tą drugą osobą. I wiesz co? I przynosić pocieszenie. Podniesienie. Cierpliwość, pociechę znajdziesz w Kościele Jezusa Chrystusa. Pociechę znajdziesz w Bożym Słowie. Znajdziesz w Bogu. Kiedy tak patrzę na młodych, myślę, że przez poprzednie dni i tygodnie mieli dużo brzemion i ciężarów, ale cieszę się z tego, że Zagórna pomogła im nieść te ciężary związane z przygotowaniem, remontami. To jest wielka rzecz. Jestem bardzo z was dumny, że stajecie na wysokości zadania, że jesteś w stanie ponieść, pomóc, wesprzeć, przyjść, nie spać i pomagać. To jest to brzemię, które oni mieli i troszkę już mniej im pociążyło, tym bardziej, kiedy Mateusz był chory. Ktoś działał, ktoś pracował. Tego nie można przecenić. Pewna kobieta wsiadła do autobusu z bardzo wielkim i ciężkim koszem. Ledwo się tam wgramoliła. I usiadła obok mężczyzny i ten ciężki koszyk położyła na swoje kolana. I ten mężczyzna zorientował się, że to naprawdę waży. I zwrócił się tak uprzejmie do niej, widząc ten dyskomfort z powodu tego ciężaru, powiedział: gdyby pani zechciała położyć ten kosz na podłodze, to się pani przekona, że ten autobus poniesie i panią, i ten kosz. I czasami jesteśmy ludźmi, którzy tak sobie nakładają na kolana takie ciężary i potrzeba kogoś, kto nam powie, że jest ktoś, może coś, może ta sytuacja nie jest taka kiepska, taka straszna, ale właśnie autobus poniesie i panią, i ten kosz. Tak sobie pomyślałem, właśnie taki jest Kościół. Kościół pomaga ci ten kosz swoich nóg zdejmować i on kładzie na siebie. Takim autobusem jest Kościół. Bierze te ciężary i mówi: daj troszkę, podziel się. Nie musisz tego nieść sam. Jakub w bardzo praktyczny sposób, pisząc do wierzących, napisał coś na temat pobożności, na temat czystej pobożności. Pamiętacie, co jest czystą pobożnością, nieskalaną pobożnością przed Bogiem? 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli. I zachować siebie niesplamionym przez świat. Zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jakub mówi o tym, że są osoby, które są w niedoli. To są sieroty i wdowy. Mają jakąś niedolę. Kiedy zaczynasz wchodzić w ich niedolę, kiedy zaczynasz dawać siebie, to jest najwyższa pobożność. To jest to, do czego Pan Bóg zachęca każdego wierzącego, aby brać ciężary drugiego człowieka. W tym świecie też i w Kościele możemy znaleźć różne podejścia do problemów, do ciężarów. Jedni krótko powiedzą: słuchaj, czytaj więcej Biblii i więcej się módl, a wszystko się rozwiąże. Odkrywam, że się nie rozwiązuje. Że czytanie Biblii i modlitwa i społeczność z Panem Bogiem naprawdę to są dobre rzeczy, ale często takie mówienie jest tylko chyba takim pozbyciem się problemów. To rób, no i odchodzę sobie. No, powiedziałem, no czytaj. Modlisz się, czytasz, to jeszcze więcej czytaj. Jeszcze. I się okazuje, że ludzie latami tak praktykują, tak czytają, ale cały czas jest w nich coś, co ich dołuje, co im ciąży. Nie czują się wolni. Inni powiedzą: o nic się nie martw, Bóg wszystko rozwiąże. Bóg wszystko naprawi.
Tylko musisz mu zaufać. I ufam. I czasami pewne rzeczy nie są naprawiane. Ktoś powie, no nie masz wiary. No właśnie nie. Jestem pełen ufności, ale to się nie zmienia. Są pewne brzemiona, pewne ciężary, które może to nie jest zachęcające, ale będziemy musieli nieść do końca swojego życia. Do końca swojego bycia tutaj na ziemi pewne rzeczy, pewne bóle, pewne tragedie od nas nie odejdą. Bo jesteśmy po tej części nieba. Bo jesteśmy w świecie, który jest zepsuty. I one odejdą dopiero wtedy, kiedy Jezus wszystko nowym uczyni. Ale to, kiedy to, że musimy nieść pewne rzeczy, nie oznacza, że mamy to robić sami, mamy męczyć się sami i jesteśmy pozbawieni jakiejkolwiek pomocy. Nie. Pan Bóg daje swój Kościół. Pan Bóg daje swoje Słowo. Pan Bóg daje swojego Ducha Świętego. Pewne rzeczy On rozwiąże, pewne rzeczy Bóg za Ciebie zrobi, ale w pewnych kwestiach pomoże Ci nieść swój własny ciężar albo ciężar swojego brata czy siostry. Wracamy teraz do czasu, kiedy nasi goście z Ukrainy byli tutaj, spali. Nie wiem, czy pamiętacie takie małżeństwo Saszy, jego żona i Sofii, która nie mogła chodzić. Pamiętacie? Tam ich chyba 7 czy 8 z babcią. Jaki to jest piękny obraz, bo kiedy po raz pierwszy ten człowiek wszedł, to miał na plecach prawie dorosłą tą dziewczynkę, która nie mogła chodzić. Myślę sobie, gdzie jest wózek? On z Ukrainy pojawił się w Polsce z dzieckiem, dorosłą praktycznie, ona chyba 17 czy 18 lat miała. Niepełnosprawną córką na plecach. Ja zacząłem z nim rozmawiać, on mówi, no ja tak ją noszę. Od razu mnie zaczął kręgosłup boleć. Mam problemy z kręgosłupem. Załatwiliśmy wózek im, ale to jest piękny obraz tego, co Kościół powinien robić. Ten tata brał tą córkę, która no, miała brzemię olbrzymie, nie mogła chodzić, nie mogła się poruszać. On brał na plecy, idziemy na spacer, biegniemy. Jaki piękny obraz. Jaki wspaniały obraz tego, co Kościół robi. Jedni, drugi brzemiona noście. To czasami jest strasznie ciężkie, ale jest błogosławione przez Boga. Jest niezwykłe w oczach Boga. Jedni, drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Okazuje się, że dla Kościoła jest jakieś prawo, które trzeba wypełnić. Tym prawem nie jest prawo mojżeszowe, ale jest prawo, jest zakon Chrystusowy. Nie wiem, czy wiesz, ale obowiązuje ciebie i mnie prawo. Prawo Jezusa. Co jest tym prawem? Co to znaczy? Zakon Chrystusowy? Jest jakiś nakaz? Paweł wyraźnie mówi o nakazie. Masz wypełnić zakon Chrystusa. Prawo Chrystusowe. Wiecie, co jest tym prawem? Prawo miłości. Prawo miłości. Jan pisał, proszę Ciebie, abyśmy, pisząc do wierzących, abyśmy wzajemnie się miłowali. A nie podaję Ci tego jako nowego przykazania, lecz jako przykazanie, które mieliśmy od samego początku. A to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Dalej mówię o tym, że to przykazanie miłości ma być zasadą Twojego i mojego postępowania. W Ewangelii Jana, 13 rozdziale, Jezus mówi, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Właśnie w liście do Galacjan, w 5 rozdziale, Paweł mówi, albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
To jest to prawo Chrystusa. Kochaj drugiego człowieka. Chrystusowym prawem jest przykazanie miłości. Przykazanie, by postępować w pełni tej ofiarnej, Bożej miłości. Oczywiście najpierw chodzi o domowników wiary, o Kościół, o braci i o siostry. Jeden z wielkich kaznodziejów, którego Pan Bóg w niezwykły sposób zbawił, bo był alkoholikiem, ale nawrócił się, narodził się na nowo i Pan Bóg dał mu prowadzić niezwykłą służbę. To jest niezwykłe, że wyrwał go z alkoholizmu i dał mu rzeczy do wykonania. I ten człowiek zwiastował z mocą Ewangelię. Pracował, robiąc naprawdę duże rzeczy. I ta służba, którą wykonywał, była dosyć wymagająca. Był poddawany presjom przeróżnym i po wielu presjach, naciskach i pokusach pewnej nocy się upił. Był tak tym zawstydzony następnego dnia. Był tak było mu ciężko na duszy, że zebrał całą swoją radę diakonów i wręczył im rezygnację. Wszyscy byli zdumieni, ale co się stało, by nic nie wiemy. A ten człowiek im się przyzna, słuchajcie, ja się upiłem zeszłej nocy. A człowiek, kaznodzieja, taki jak ja, nie może się upijać. Oto moja rezygnacja. Jak myślicie, co oni zrobili? Co oni zrobili? Powiedział, no, prawdę, nie można się upijać. Tym bardziej ktoś, kto jest na świeczniku, nie może w takie rzeczy wchodzić. Ale było już za późno. Oni powiedzieli, pomódlmy się. Zaczęli się modlić z nim i odnowili go w tym jego upadku, widząc jego wstyd, widząc jego smutek. Jakiś czas później ten sam kaznodzieja stał na kazalnicy i nadal prowadził tą służbę, którą prowadził i zwiastował Słowo Boże. To było możliwe dlatego, że ktoś objął go niezwykłym ramieniem miłości. Ktoś zechciał ponieść ten ciężar razem z nim. I kiedy następnej niedzieli ten człowiek zwiastował, pewien mężczyzna był obecny na tej sali. I po skończonym nabożeństwie podszedł do ludzi i powiedział, nigdy w życiu nie słyszałem wspanialszego kazania od tego, które wygłosił ten człowiek. Jego życie się zmieniło. To jest niezwykły przykład tego, o co chodzi w Kościele. O co chodzi w niesieniu grzechów, ciężarów, problemów. Ci diakoni byli prawdziwie takimi chirurgami, takimi lekarzami dusz, którzy byli w stanie naprawiać połamane wewnętrzne kości, byli w stanie odnowić człowieka. I o tym nastawianiu złamanych kości pierwszy werset tego 6 rozdziału Galacjan mówi. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności. To jest użyte właśnie to słowo, które mówi o naprawianiu sieci albo o nastawianiu zwichniętej kończyny. Miłość. Podstawą wszelkich chrześcijańskich działań jest miłość, powinna być miłość. Prawo Chrystusa to tak naprawdę, no można powiedzieć, że to jest wszystko to, co Jezus powiedział. To jest wszystko, co Jezus przykazał swojemu ludowi w Nowym Testamencie. Wszystko. I to wszystko można streścić w przykazaniu miłujcie się wzajemnie. To nie prawo Starego Testamentu. W prawie Starego Testamentu ono dawało życie w zamian za posłuszeństwo, tak? Spełniajcie to, a żyć będziecie. Tak jest powiedziane. Ale nie dawało siły, by przestrzegać. Było taką zachętą do wypełniania przykazań ze strachu. Ale z prawem Chrystusa tu są pewne wskazówki przepełnione miłością dla tych, którzy już mają życie. Już żyją. To właśnie ci żyjący w Chrystusie mają siłę, mają moc, by być posłusznymi Chrystusowi i rzeczywiście wypełniać ten nakaz niesienia brzemienia drugiego człowieka. I motywacją w Kościele nie jest strach, że Pan Bóg teraz wyleje swój gniew na nas, ale motywacją w Kościele jest wdzięczność i miłość do Chrystusa. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni drugich, bo przecież miłość zakrywa mnóstwo grzechów.
liście do Rzymian Paweł mówi: nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Nic nikomu winni nie bądźcie, prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazanie bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, i wszelkie inne w tym słowie się streszczają: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. I kiedy spotykasz się twarzą w twarz z kimś, kto cierpi, z kimś, kto coś nosi na sobie, w sobie, komuś jest tak strasznie ciężko, to możesz modlić się z tą osobą, możesz kierować uwagę tego człowieka na Boże Słowo, na czasami to, co możesz zrobić, to możesz tylko skierować jego uwagę na przyszłość. Nigdy nie możesz zagwarantować: będzie dobrze, wszystko się będzie wspaniale i cudownie. Czasami jedyną rzeczą, którą możesz powiedzieć: Chrystus wraca. Chrystus przychodzi. Niebawem to wszystko zniknie. Nie będziesz odczuwała żadnego ciężaru i problemów. Ale wiem, że On daje zachętę. On podnosi. W jaki sposób Pan Bóg działa? A właśnie w taki, że czasami podeśle kogoś do Ciebie. Postawi kogoś na Twojej drodze. Ktoś, kto w niezwykły sposób wejrzy w Twoją duszę i stanie się świadkiem Twojego podniesienia. Jeżeli jest w Tobie Boże życie, a w Kościele Pana Jezusa Chrystusa jest Boże życie, to miłość będzie urzeczywistnieniem tego życia. Bo Boże życie wyraża się w miłości, poprzez miłość. Kiedy mamy ciężary, kiedy sami dźwigamy i bierzemy na siebie też innych, to jest doskonała okazja, aby w Twoim i w moim życiu objawiała się Boża moc. Aby w Twoim i w moim życiu objawiła się i objawiała Boża moc. Doświadczasz tej mocy? Doświadczasz relacji, w których widzisz uzdrowienie, widzisz podniesienie, widzisz zachętę? Czy jesteś taką osobą gotową i chętną do tego, żeby wchodzić do życia innych ludzi? To jest nakaz: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I dość cudowne, że kiedy dwóch obciążonych ludzi styka się ze sobą, świadomi swojej małości, w tym samym czasie oni są świadomi Bożej wielkości. Mają świadomość tego, że to, co ciąży, mogą zrzucić razem na Pana. Tak mówi jeden z psalmów: zrzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. Zobaczcie, nie, że zabierze, On cię podtrzyma. On nie dopuści, bo na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Kościół to jest Kościół, który... Prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to są ludzie, którzy nauczyli się i uczą zrzucać ciężary na siebie nawzajem. Ale przede wszystkim to są ludzie, którzy wspólnie razem zrzucają swoje ciężary na Pana. A On ich podtrzymuje. I niech Kościół na Zagórnej będzie posłuszny temu, co mówił Paweł. Jedni i drugich brzemiona noście. Amen. Powstańmy do modlitwy.